Wyszedłem ci ja wieczorową porą, żeby chwilę przewietrzyć niedzielny serwis w głowie, ale też jeszcze porzuć w sobie słowo, o którym dzisiaj mówiłem, ale żeby to do mnie też gdzieś tam dojechało. No i szukałem jakiegoś miejsca, żeby się na chwilę zaczepić, żeby jakieś tło było. No i ta z tyłu graficzka mnie lekko urzekła. Oczywiście jest to przy jakiejś knajpie, mniejsza o większość przy jakiej, ale właśnie to winko zacne, gdzieś tam nalewane, tak mnie zahaczyło na chwilę. Rak, niebo, rak, trzeba się zatrzymać, bo tu jakiś będzie znak. No więc sprawy się mają tak. Dzisiaj jest kolejna niedziela, gdzie w Ewangelii słychać o tym, że Jezus mówi, że jest chlebem życia i kto spożywa ciało i krew pije, będzie miał życie wieczne. I to jest obietnica. Jak ktoś obiecuje, to dobrze by było, żeby dotrzymywał słowa. Ludzkie doświadczenie obietnic mamy różne. W zależności kto obiecuje, co obiecuje. Dzieci mają tak, że bardzo są wrażliwe na to, że jak im coś dorosły obieca, a tego nie spełni, i tutaj nie ma miejsca na konteksty, nie ma miejsca na to, że po prostu czasami jest to w życiu dorosłego niezależne, że nie może pewnej obietnicy spełnić, bo się trajektoria lotu zmienia i konteksty, no i wtedy u dziecka jest jasny temat, że jesteś niewiarygodny. Natomiast jak Bóg coś obiecuje, jak śpiewała kiedyś dawno Arka Noego, bo niedawna, bo istnieją. Jeśli Bóg coś obiecuje, zawsze słowa dotrzymuje. Dla mnie to jest dzisiaj słowo nadziei, że jeżeli będę spożywał ciało i krew, to będę miał życie i życie jest w niebie i nie kończy się w glebie. Ale dzisiaj chciałem na taki niuans zwrócić uwagę, twoją uwagę. Mianowicie, dzisiaj przez całą Ewangelię, sprawdź to sobie gdzieś tam w tekście, przewija się słowo spożywa. Kto spożywa, spożywa, spożywa. Tak jakby na skróty powiedzieć, wprowadza do organizmu. Codziennie wprowadzamy do organizmu, żeby nasza elektrownia ciała dostała koks, spalił to organizm i żeby do każdej komórki dotarła energia przez właśnie krew, którą się dostarcza. Natomiast jak ktoś komuś daje swoje ciało i swoją krew, no tak na przykład sobie myślę, że jak ślubujesz komuś jako przyszła żona, jako przyszły mąż, no to co dajesz? No wszystko dajesz, całe swoje ciało, czyli z ciałem i krwią. I dajesz komuś do tego dostęp i to jest na wyłączność, że nikt trzeci w to nie włazi. Nie życzysz sobie, żeby ktoś w to właził i tego dotykał. No i teraz, jak trzeba komuś oddać krew, bo coś się dzieje, no to już jest trochę inna weryfikacja, bo nie wszyscy z rodziny chętnie nawet oddadzą komuś swojemu krew, tylko się robi ogłoszenie, że jest zrzuta z krwi, bo ono daje, bo krew daje życie. No i teraz. Dzisiaj pytanie o świadomość. Mianowicie, nie wiem, czy tak patrzyłeś kiedyś na komunię, czy patrzyłaś, że jak ty spożywasz ciało, dostajesz na usta. To jest też taka wrażliwa przestrzeń ciała. Zobacz sobie, że usta czasami mogą być tam popękane, takie czy inne, smarujemy tam różnymi mazidłami, my faceci trochę mniej, bo nas to tam nie interesuje, ale panie, błyszczyki, nie błyszczyki, ale to jest taka wrażliwa też część i dalej język też jest wrażliwy i podniebienie jest wrażliwe, bo łączy się z zmysłem smaku, ale też dotychu. Piętro wyżej jest węch i to wszystko się jakby uaktywnia, jeżeli coś wprowadzamy do organizmu. No i teraz, jak wprowadzasz ten biały plasterek, ten taki krążek, no to zobacz, jak ty go przyjmujesz. Sam taki techniczny fakt, zobacz, jak przyjmujesz. Kiedyś mnie zatrzymała taka Anka, dzisiaj świętej pamięci. Mam nadzieję, że będę się jej mógł odwdzięczyć chociaż modlitwą czy jakąś eucharystą za to, że mi zrobiła przewrót eucharystyczny w bani. Jak byłem kilka lat księdzem, zdaje się to 2017 rok, i spotkaliśmy się w Medjugorje po raz pierwszy raz w ogóle w życiu i ona po którejś z mszy, jak odprawiałem, szliśmy już do domu gdzieś tam jakąś łąką i zapytała mnie tak, a ksiądz to jak przyjmuje Jezusa, to go gryzie czy jak? I ja tak zdębiałem, zgłupiałem, bo myślałem, że źle usłyszałem. O co mnie pytasz? Możesz powtórzyć? No normalnie. Jak ksiądz przyjmuje ciało Jezusa, to ksiądz gryzie czy jak? No bo mój co, wafelek, andrucik? Ja mówię, wiesz, no tak nie zastanawiałem się na tym. Po prostu przyjmuję tak jak pokarm. No mówi, czy tak każdy inny pokarm, co? No i teraz w zależności od tego, jakie ma konsystencję, to gryziesz, żujesz, mielisz jakoś tam sobie. Ale to jest zwykły pokarm, który macie dać tylko po prostu energię. Może jest z tego przyjemność, no bo też spożywanie łączy się też z przyjemnością. No jaka tu przyjemność, jak to woda z mąką. Bez smaku, bez zapachu, bez jakiej małej ilości, to czym tu się ujarać
na podniebieniu. Z czego mieć tutaj satysfakcję i przyjemność i do czego tutaj wracać. I może przychodzisz do kościoła, bo cię tak wychowano, bo w takim rytuale religijnym ktoś cię wprowadził ze starszych. Może to przekazujesz swoim dzieciom i też się wkurzasz, że już nie chcą przychodzić, bo im się to znudziło, bo co jej tu ma zatrzymać. To, co w relacji może zatrzymać, to jest tęsknota za drugą osobą. Tęsknota również za jego ciałem i krwią, czyli za jego bliskością, krótko rzecz ujmując. Tak nam pandemia wykrzaczyła różne relacje, że jesteśmy może już teraz troszeczkę mniej, ale jednak bardzo zdystansowani do bliskości. Jesteśmy takim gatunkiem stworzeń, że dla nas niezbędne do normalnego, zdrowego rozwoju, szczególnie tych najmłodszych, jest dotykanie, przytulanie i poczucie ciepła, krwi, które te 36,6 w normalnych kategoriach gdzieś tam zapewnia, tak? I nawet jak sobie usiądziesz plecy w plecy i patrzysz w innym kierunku z przyjacielem, bo nie musisz ten sam, no to ta obecność czasami w ciszy wystarcza. Teraz sobie pomyśl, jak będzie wyglądała twoja najbliższa msza, na której przyjmiesz komunię? Jak dzisiaj wyglądała ta komunia? Jak sobie uświadomisz, że to jest najcenniejsze ciało w kosmosie i że to jest najświętsze, co możesz przyjąć jako człowiek z materii, która jest, i tam nie jest ważne, czy ci się na podniebienie przyklei, tam palcem trzeba to odkleić, czy pogryziesz, czy chrupniesz. Ja nie ukrywam, że jak udzielam Komunii Świętej, to po tym 2017 roku czasami tak sobie właśnie robię taką stopklatkę, jak słyszę te chrupiące Pana Jezusy, że tak to nazwę. Ale zastanawiam się właśnie, jaka jest świadomość tego, co czy kogo przyjmujesz, nie? I co się z nim dzieje. Bo materialnie to te kilkanaście minut, zanim zostanie strawiony przez nasz żołądek Pan Jezus, no to jesteśmy żywą monstrancją. Jak wychodzisz z tego kościoła, to jeszcze możesz być żywą monstrancją, po prostu. I jak dojdziesz w kilkanaście minut do domu, no to nie widać tego za szybką, tak jak jest zostawiony Najświętszy Sakrament do adoracji, no ale w tobie jest on żywy, nie? I to jeszcze zmartwychwstały do tego. To jest taka jedna rzecz, a druga to doświadczenie bliskości, którą daje, udało nam się otworzyć tutaj kościół, żeby po 6.30, jak codziennie rano kończymy mszę, do 17.00 był wystawiony. I potężnym zaskoczeniem jest u nas tutaj, jak jesteśmy w pięciu, że cały czas ktoś przychodzi, cały czas kapie. O dziwo w połowie dnia, ponieważ mamy tutaj też cztery jednostki wojskowe, przychodzą faceci. I to młodzi, tak do 30. Niektórych już oskodowaliśmy, że właśnie są po cywilu, ale wojskowi. Niektórzy ojcowie, mężowie. Sporo mamy turystów. Dzisiaj niedziela nam pokazała, że myśmy cały dom ludzi, co chwilę jacyś goście, to z Kutna Woźniakowa, to z Krakowa, których serdecznie też pozdrawiamy, to z innych z Siedlec, to cała Polska, bo to jest takie centrum żeglarskie jakieś, ale ludzie chętnie tutaj przychodzą sobie przerwać życie i trochę odpocząć z różnych kontekstów. Spotkałem dzisiaj przez sympatyczną panią, która mówi, że rzuciła wszystko za granicą po wielu latach i modliła się o rozeznanie, czy się tutaj sprowadzić. No i się sprowadziła miesiąc temu, akurat jak przyjechaliśmy i mówi, szukałam kierownika duchowego, a ponieważ że chodzimy po mszach przed kościół, a to mówi, no to ja bym może poprosiła o prowadzenie. Tak, ja mówię, niech się pani najpierw do Jezusa z tym pomysłem po tarabanie, niech on decyduje, a nie my tam. I to mi też pokazuje, że jest tęsknota za bliskością Jezusa. I jak sobie nosisz samotność, nie wiem, bo mąż nie przytula, bo nie spełnia oczekiwań, bo żona jest inna, bo dzieci coś tam, bo w pracy nie tak, bo to znajdź sobie gdzieś najbliżej, gdzie jest Najświętszy Sakrament wystawiany i sobie zaparkuj na kwadrans i przyjdź się poopalać. Ja sobie stanąłem pod taką lampą, o, bije taka lampa, no tam mnie nie opali, tak, bo elektryczna nic mi nie zrobi, ale jak wyjdziesz na słońce i chwilę się poopalasz, to na skórek ci się zmieni. Ale powiedz, jak opalić na skórek serca. Znam tylko jedno miejsce. Zasiądź sobie na kwadransik przed Najświętszym i pozwolić, żeby cię poopalał. On wie najlepiej, jaka regeneracja, jaki masaż, jaka rehabilitacja twojemu sercu jest potrzebna. Tyle. Tego ci życzę na ten tydzień. I zachęcam, jak ktoś ma ochotę właśnie na jakąś lampkę wina wieczorem, żeby sobie po całym tym dniu, po całym tym może długim weekendzie i ciężkiej przeprawie, by powrócić do domu, może w korkach, a może po prostu przed nowym tygodniem, który się różnie zapowiada. Sierpień, wiem, to jest czas na wstrzemięźliwość u nas w Polsce, no ale to jest też taki miesiąc, w którym ludzie najwięcej mają urlopów i spotykają się z różnymi ludźmi,
Ale nawet sam dla siebie usiąść, nie, jakby nie zachęcam tutaj antyprohibicyjny, żeby teraz się rozlewało, ale w Biblii, no po to też Jezus rozmnożył wino, dlatego że zauważył, że im brakło miłości. W Biblii wino jest właśnie synonimem miłości, więc takiej lampki miłości Ci na ten tydzień życzę. Niech Cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Pozdrawiam Cię czule. Błogosławionego tygodnia.